To nie są inspiracje miesiąca, ale dziś będzie o książce. Witaj, nazywam się Marcin Kokowka, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się wiedzą biznesową, marketingową, ale też mówię o inspiracjach, czym zainspirowałem się do robienia biznesu, które książki, filmy, seriale mi się podobały, ale też są takie bezpośrednio związane właśnie z którąś z tych tematyk, które poruszam tutaj na kanale, czyli właśnie marketing, biznes, oddłużenia, inwestowanie i rzeczy związane z prowadzeniem biznesu. Dzisiaj chcę opowiem Wam o książce, która całkiem niedawno miała swoją premierę w Polsce. Netflix to się nigdy nie uda. Książka napisana przez Marka Randolfa, współzałożyciela i pierwszego CEO Netflixa. To jest niesamowite. Dzisiaj, kiedy oglądacie ten tytuł i widzicie Netflix, to się nigdy nie uda. Zakładam, że każdy, kto ogląda ten materiał, słyszał o Netflixie. Zakładam, że większość albo duża część osób korzysta z Netflixa. I dzisiaj, kiedy na to popatrzycie sobie, na taki tytuł, pomyślicie sobie, hej, przecież to było oczywiste, że Netflix wypali, tak? Przecież taka firma, każdy by na to wszystko postawił. Przejdźmy krok po kroku sobie na temat właśnie tej firmy i dlaczego ma właśnie taki tytuł. No dlatego, że współzałożyciel jako pierwszy to właśnie to usłyszał, że to się nigdy nie uda. Natomiast nie wiem, kto z Was o tym wiedział. Ja o tym nie wiedziałem, że Netflix powstał w 98 roku, 22 lata temu. Dla mnie niesamowita informacja, dlatego, że sam jakby znam tą firmę, nie wiem, może z 6 lat, może z 8 lat. Mało kto gdzieś tak myślę, że w Polsce znają dużo dłużej. Dzisiaj wszyscy mówią, że Netflix, że taka firma. Mało tego, wszyscy mówią, że kurczę, ale wystrzeliła, tak? Ale niesamowity sukces, tak? Natomiast mało kto patrzy na to w taki sposób, ile lat potrzebowała taka firma, żeby być w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Dzisiaj patrzymy na te wszystkie firmy, takie jak Netflix, jakby będę opowiadał też o książce, ale dla mnie jest to jakby odzwierciedlenie tego, w jaki sposób my na co dzień patrzymy na robienie biznesu. Na swojego chociażby sąsiada, tak? Bo widzimy, gdzieś tam w gazetach czytamy sobie i widzimy, ale sukces. Wszyscy mówimy, ale przez ostatnie 3 lata to poszło, tak? W Polsce kojarzycie Netflixa, pewnie 2, 3, 4, 5 lat, tak? I mówicie, ale ta firma, ale ogromna, ale poszli, tak? I nie widzimy tego wszystkiego, co było robione wcześniej. My już widzimy ten szczyt taki i zaczynając swój biznes, porównujemy się do tego, gdzie oni są dzisiaj po 22 latach, tak? Mając w głowie te ostatnie 4, 5, 6 lat, nie mając w głowie tego wszystkiego, co działo się wcześniej, wszystko to opisane jest właśnie w tej książce. Jakie mieli problemy, z czym się zmagali, jak pozyskiwali inwestorów, ile razy byli blisko upadku. Ja nie bez powodu powiedziałem o tym, żebyście, czy wy tak samo patrzycie na swojego sąsiada, tak? Bo być może, jeżeli oglądacie to teraz na YouTubie, to popatrzycie sobie na jakieś inne okienka, które są obok i myślę, że właśnie o tej tematyce filmy to gdzieś tam będziecie widzieli też innych przedsiębiorców, tak? Jeżeli jesteście na mojej stronie internetowej, tak? To popatrzcie też sobie, jak mówię, o innych biznesach. Jeżeli słuchacie podcastu, to samo, tak? Są pewnie sugerowane jakieś inne materiały innych osób. I teraz pytanie, czy na każdą z tych osób, jak tak patrzycie, to czy widzicie w nich rzeczywiście osoby takie, które są w stanie zbudować taką firmę jak Netflix, tak, chociażby. Mówimy oczywiście inne czasy, tak, to zawsze jest pełno argumentów, żeby powiedzieć, ale trochę inaczej jest teraz, kiedyś było inaczej, tak, dzisiaj z jednej strony są większe możliwości, ale też większa konkurencja, dzisiaj tempo biznesu jest inne, tam są Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że krok po kroku każdy z nas na początku musi z czymś ruszyć, musi zacząć robić jakiś biznes, musi przejść te wszystkie problemy i im więcej mamy ludzi wspierających wokół siebie, tym jest łatwiej, tak? Ja to widzę, myślę, że teraz w ostatnich czasach, za czasów właśnie jak jest pandemia, tak, to widzę jeszcze bardziej, że być może my jako naród, jako Polacy jesteśmy w stanie siebie nawzajem bardziej wspierać. Natomiast widzę, że sam mam dużo więcej możliwości teraz, żeby pomagać innym osobom i wspierać inne osoby w biznesie, ale też sam dostaję bardzo dużo wsparcia. Mimo tego, że gospodarka gdzieś tam idzie w dół, tak? Jest u większości osób gorzej. Ludzie tracą pracę, to ja widzę, że dużo biznesów zaczyna nabierać dobrego tempa właśnie dlatego, że ludzie się bardziej starają, ale też sobie nawzajem dużo
bardziej pomagamy, wspieramy siebie nawzajem, tak? Tak, żeby rzeczywiście patrzymy na drugą osobę jak na człowieka, tak? Czasami w tych czasach takich lepszych to jest tak, każdy robi swoje klapki na oczy, idzie do przodu, a kiedy jest rzeczywiście źle, nie wiem, czy to ze względu na jakieś takie oczekiwania i własnych jakichś korzyści, czy rzeczywiście z takiej po prostu dobroci. Myślę, że jedno i drugie po trochu, tak? Ale widzimy tą potrzebę właśnie pomagania, ale też tego, że my potrzebujemy tego wsparcia i wtedy to wszystko pięknie funkcjonuje. Ja myślę, że na przykładzie właśnie takiego giganta, jakim jest Netflix, tak? To, że Netflix na początku słyszał, że to się nigdy nie uda. Nie wiem, czy wiecie, ale Netflix na początku był wypożyczalnią i sprzedawali, w ogóle handlowali też płytami DVD, ale też wysyłali, tak? I byli wypożyczalnią filmów, wysyłając je na DVD. Popatrzcie, ile wody musiało upłynąć, żeby teraz wszystko było po prostu do nas docierało online'owo. Wybieramy sobie, co chcemy. Właściwie jesteśmy w stanie zmienić, nie wiem, zobaczyć 10 filmów od początku, co pewnie nie jest najlepsze z punktu widzenia produktywności, tak? Natomiast sobie zacząć 10 filmów, zobaczyć, wybrać dla siebie najlepszy. Kiedyś zamówiłeś jakąś DVD, przyszło, no trzeba było zobaczyć, nie? No bo zanim to odeślesz, zanim przyszła kolejna, trochę czasu minęło, tak? I to samo dzisiaj wszystko się dzieje w naszych biznesach, tak? Być może ty, być może ktoś z twojej rodziny, być może właśnie ktoś w twoim mieście tworzy taką firmę, o której za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, a może właśnie za 20 lat będą wszyscy mówili, że to było oczywiste. I trochę was namawiam do tego, żebyście już dzisiaj byli tacy mocno wspierający właśnie. Jeżeli ktoś obok was mówi, że coś tam robi, coś tworzy, tak? To powiedzcie tej osobie, kurde, jakby, nawet jeżeli się na tym nie znacie, to powiedzcie wprost, nie jestem ekspertem, nie wiem, czy to wypali, ale ci kibicuję, tak? Jakby nie mówcie tego, że kurde, to nigdy się nie uda. Tutaj okej, oni mieli trochę inną mentalność, poszli do przodu, ale codziennie, prawie że codziennie po prostu rozmawiam z jakimiś osobami, które przestają działać albo w ogóle nie ruszyły, dlatego że, albo nie ruszyły kiedyś, kiedy był do tego dogodny moment, tak? Dlatego, że usłyszeli od swoich najbliższych czy od osób, na których polegali, tak? To, że nie, to nie wyjdzie, to się nie uda, tak? Bardzo często wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ważne są wasze słowa. Czasami idziesz, ktoś do was przychodzi, być może na przykład mąż przychodzi z jakimś pomysłem, tak, do żony i o czymś tam mówi, żona już od niechcenia ma już dość tego 30 pomysł, tak, i mówi, daj spokój, to nie wyjdzie, albo nie mamy teraz na to czasu, nie wiem, dziecko jest w drodze, albo nie wiem, za chwilę się będziemy musieli gdzieś tam przeprowadzić cokolwiek i mówisz, odpuść, tak. A być może dla tej osoby to było być albo nie być w tym biznesie. Być może właśnie wy może nie daliście nawet takiego znaczenia tej wypowiedzi, jak ważne to było dla tej osoby. Bardzo często jako na przykład ojciec, czy jako matka, tak, jako osoba taka, być może jako wujek, jakiś autorytet po prostu w rodzinie, albo kolega, tak, gdzieś tam z podstawówki, ktoś, kto zawsze był ważny. Idziecie do takiej osoby, zadajecie te pytania. Teraz mówię bardziej do osób, które otrzymują te pytania. Wy odpowiadacie od niechcenia. Zakładam, że jeżeli byście się dowiedzieli, że większość waszych odpowiedzi, które dotychczas udzieliliście, tak, zaważyły naprawdę na tym, co ktoś dalej zaczął robić, to zupełnie inaczej podeszlibyście do tematu. Bardzo często odpowiadamy w taki sposób, że mówimy, no zobaczymy, albo nie, to nie wyjdzie, tego już jest dużo. Czasem to nie jest takie wprost powiedzenie, nie, to nigdy nie wyjdzie, to się nigdy nie uda. Ale ktoś przychodzi do was pomysłem, chce otworzyć żłobek, tak, i wy odpowiadacie, tego już jest dużo. Wystarczy, żeby czasami u kogoś właśnie zgasić to, że ktoś chce to robić. Nie każdy jest taki, wiecie, pewny siebie, nie każdy pójdzie mimo wszystko do przodu. Nie. Czasami ktoś jak już zacznie, to będzie później radził sobie ze wszystkimi przeciwnościami i już zobaczy rzeczywiście, że to idzie. Ale szczególnie na tym początku, szczególnie w takich czasach jak teraz, gdzie ludzie mają duże dylematy, czy dalej walczyć, czy dalej iść do przodu, to jest bardzo ważne, żeby dać właśnie takie wsparcie. Nie chodzi mi o to, żeby być takim, wiecie, ślepo zapatrzonym i wszystkim tam kibicować. Kto tylko powie, że ma jakikolwiek totalnie głupi pomysł, to mówimy, nie, no stary, jedziesz, dawaj. Znaczy być może co któryś by wyszedł, ale jeżeli widzicie rzeczywiście, że jest taka szansa, że jest taka opcja, to wspierajcie po prostu takie osoby, bo ja za dużo tego widzę, jakby takie są skrajności, tak? Nie ma takiego środka. Z jednej strony widzę ogromną ilość pomocy i wsparcia, a z drugiej strony widzę, jak dużo osób dzisiaj przychodzi, mówi, dzisiaj trzeba by było coś zrobić, bo właśnie potracili pracę, a 3 lata temu, 5 lat temu, kiedy był idealny czas do tego, żeby startować ze swoim biznesem, no nie zrobili tego, bo usłyszeli właśnie od szwagra, bo usłyszeli od żony, bo usłyszeli od męża, że nie, że to tam ktoś już coś robił, tak? Że ty się do tego nie nadajesz, a zróbmy najpierw coś jeszcze innego, potem zobaczymy i takie odkładanie na nie wiadomo kiedy. Jeżeli serio uważacie, że to jest zły pomysł, możecie to powiedzieć, ale przemyślcie to naprawdę, bo większość tych odpowiedzi, ja zakładam, że naprawdę są takie rzucone po prostu tak, nie przykładając wagi do tego,
Jak to jest ważne. Może trochę wrócę do książki. W książce jest opowiedziany cały ten początek, cała ta historia, jak zaczynali. Wiecie, dzisiaj patrzymy na firmę, wydaje mi się, że teraz jest warta prawie 200 miliardów dolarów. Firma, 200 miliardów dolarów. Trzeba wiedzieć, że firma jak zaczynała, to zaczynała od pomysłu. Nie? Od tego, że jest dwóch ludzi, którzy ze sobą dyskutuje i mówi, żeby coś zrobić, tak? Później pozyskują 2 miliony złotych dolarów. Okej, to się może wydawać, że 2 miliony, wtedy tym bardziej, tak? To była zupełnie inna wartość pieniądza. Jedna osoba by dzisiaj powiedziała o człowieku, gdybym ja dzisiaj miał 2 miliony dolarów, to ja bym biznesu nie otwierał, bo to jest dużo więcej niż mój cel w ogóle życiowy. Natomiast w perspektywie tego, ile jest warta dzisiaj firma, tak? W perspektywie tego, że ludzie chcą właśnie rozwijać takie biznesy, to jest nic, nie? Więc też jest potrzebne właśnie te wsparcie. Jakie tam były problemy i z ludźmi, z rekrutacją, z rozwijaniem tej firmy, z tym, w jaki sposób kiedyś w ogóle sprawdzali chociażby, nie wiem, wagę paczki z jednej DVD, nie? Czy jakie może być opakowanie, rzeczy, z którymi dzisiaj w ogóle na co dzień się nie spotykamy, tak? Popatrzcie, jak wrócimy sobie tam w tamte czasy, tak? To serwery im padły, bo mieli u siebie dwa komputery, tak? Zamiast większej ilości. Dzisiaj my nie mamy tych problemów. Świetnie czyta się te historie takich firm, bo problemy, których dzisiaj my podpiszemy umowę, zapłacimy pewnie tam, nie wiem, 100 zł miesięcznie, czy nie wiem, 500 zł miesięcznie i my mamy serwery właściwie jakie chcemy. Możemy to zwiększać, zmniejszać w zależności od tego, jaki jest ruch. Mamy to wszystko zrobione w chmurze. Mamy właściwie gwarancję innej firmy, że to będzie wszystko działało, tak? I konfiguracja tego to jest, każdy z nas jest w stanie to zrobić w jedne popołudnie, jak dasz to po prostu informatykowi, który się na tym zna, to w 20 minut ci to przygotuje i zrobi, tak? Gdzie kiedyś musieli mieć swoje serwery. Jak to padło, to oni musieli jechać do sklepu, żeby po prostu kupić nowe, przywieźć, podpiąć, skonfigurować, żeby kolejni ludzie mogli wejść na stronę internetową. Zupełnie inny świat. Jasne, że były też wtedy inne plusy, tak? Że na pewno tam była mniejsza konkurencja, tego typu historie, ale natomiast problemy opisane, z jakimi spotykali się, to jest coś, z czym my dzisiaj nie musimy walczyć. Dzisiaj to się dzieje z automatu wszystko, tak? Więc piękna książka, polecam. Ja jestem zachwycony tą książką. Uwielbiam takie historie, w których jest wprost pokazane cała ta droga, jak to wyglądało nieidealnie od początku, z jakimi wyzwaniami się mierzyli, bo to jest właśnie życie. Nie to, że my patrzymy na później, że Netflix dzisiaj wydaje ileś tam miliardów dolarów na to, żeby wyprodukować jakieś kolejne świetne seriale. Dzisiaj to jasne, to już jest analityka, dzisiaj to są, wiecie, inżynieria finansowa, dzisiaj to jest jakby podbijanie wartości kapitalizacji właśnie tej spółki, tak? I wszystkie te rzeczy, które są na naprawdę wysokim poziomie. Natomiast to, z czym my się na co dzień mierzymy jako przedsiębiorcy, to jest właśnie tam na początku tej firmy. Jak zatrudnić dobrą osobę, jak zaprosić kogoś, kto pracował do podobnej firmy właśnie, żeby u nas zrobił na przykład chociażby stany magazynowe w odpowiedni sposób. Ja dzisiaj otwieram sklep internetowy i w sensie jak to oglądacie, to pewnie już jest otwarty, tak? Natomiast w momencie, kiedy nad tym pracuję, to po prostu gdzieś tam wydaje mi się, że coś wiem, a później się okazuje, że mam jeszcze kilkanaście rzeczy dodatkowych do zrobienia i muszę korzystać z pomocy innych ludzi, którzy już mają w tym większe doświadczenie. Wtedy nie było takich albo tak dużo takich osób, albo też musieli o to walczyć, żeby pozyskać tą wiedzę. Pięknie wszystko opisane. Książka z tego roku całkiem niedawno została wydana, więc na maksa polecam. Specjalnie dlatego też nagrałem osobny odcinek, bo myślę, że ten odcinek chyba zajmie więcej czasu niż w sumie inspiracje wszystkimi innymi książkami. Dużo opowiadam, żeby pokazać też mój taki sposób myślenia i dlaczego tak bardzo polecam tą książkę. Z całego serducha polecam, bo też nieczęsto się zdarza, żeby współzałożyciele czy założyciele tak dużych biznesów opisywali tak szczegółowo wszystkie, zarówno na poziomie faktów, jak i tego, co oni wtedy czuli, co oni wtedy myśleli i jak to wyglądało. Piękna to jest opis sytuacji, w jaki sposób oni doszli do tego, że jednak zdecydowali się to otworzyć. Polecam. Polecam, bo naprawdę dużo nie brakowało, żeby Netflixa nie było. Więc mam nadzieję, że tym właśnie zakończymy sobie i że to Was szczególnie przekona do przeczytania tej książki. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, pytania, z czym się zgadzacie, czy nie zgadzacie, piszcie w komentarzach. Jeżeli tego typu treści są dla Was interesujące, zachęcam do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dziękuję bardzo.